Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiejszy filmik będzie kontynuacją tego, co kiedyś wydarzyło się w moim pojeździe marki Kia Ceed, w którym, jeżeli oglądaliście, to wiecie, wyrzuciło z układu chłodzenia wodę, łącznie z zbiorniczkiem wyrównawczym, i żadna z kontrolek nie zasygnalizowała tego, że wody w układzie nie ma podczas jazdy. I z tego, co wiem i prześledziłem, ten mankament, bo inaczej tego nie można uznać, pojawia się w bardzo wielu pojazdach. Może nie jest to mankament, tylko wielki minus, z którym mogą się borykać kierowcy, gdy wyrzuci im wodę z układu chłodzenia oczywiście. Dobra, ale co by nie przeciągać, więc co będę chciał zrobić, to w tym momencie będzie tylko naprowadzenie. Do tego zbiorniczka wyrównawczego, który widzicie, będę chciał zamontować czujnik poziomu cieczy. On nie będzie pokazywał samego poziomu, tylko będzie pokazywał stan niski i wysoki. To jest czujniczek, który udało mi się zakupić na aukcji. Tak wygląda przed tuningiem, a tak wygląda już po tuningu, bo tak to wygląda. Co musiało zostać? Musiała zostać przedłużona rurka ze względu na to, że czujniczek, który będzie zamontowany tu od góry, będzie sobie pływał tam, ten pływaczek na dole. Po zamontowaniu tego okazywałoby się, że w zbiorniku musiałby być full, naprawdę przelany płyn, żeby spełniał swoją rolę. Dlatego został wydłużony tutaj ten czpień górny mocujący, tak jak to widać teraz, po to, żeby ta ciecz była z dołu sygnalizowana, czyli jej brak będzie powodował, że kontaktronik, który jest wewnątrz zamontowany, poprzez pływający magnesik będzie zwierany, przez co tymi żółtymi przewodami będzie biegła informacja do środka, do kabiny, o tym, że nie ma cieczy płynu w układzie. Dobra, nie przedłużam, nie zatruwam, biorę się za zdemontowanie zbiorniczka, zamontowanie i potem pokażę, jak to wygląda. Do zobaczenia. Spotykamy się już po montażu. Tak oczywiście to wygląda tutaj. Śrubeczka, uszczelka, wszystko jest skręcone. Zerkniemy do środka. Tam sobie siedzi pływaczek. Na aktualną chwilę musiałem, by pokazać wam, że to faktycznie działa, użyć wody. Rurka jest na aktualną chwilę zaślepiona. Nie wiem, czy będzie widać poziom wody. Jest na aktualnie chwilę tutaj powyżej praktycznie rzecz biorąc poziomu. Ale dobra, inaczej bym nie mógł zrobić tego jak na wodzie. Zobaczcie, woda sobie leci. Jest woda czysta, więc się nie martwimy, to nie jest płyn. I na aktualnym mamy to, co mamy. No i musimy chwilę poczekać i zaraz ustalimy, przy jakiej wysokości zacznie sobie piszczeć. Czekamy, czekamy, czekamy. Czy to faktycznie zadziała? Czy warto było robić, czy nie warto? Woda sobie na razie leci, ale było mocno przelane, także tutaj na spokojnie się nie stresujemy. No jeszcze, nie wiem czy to widać, ale w tym momencie dopiero na kresce mamy full, czyli musimy jeszcze poczekać. I zaraz ustalimy, przy jakiej wysokości cieczy. O, w tym momencie zostało załączone. Ja sobie pozwolę zaślepić rureczkę. No i tak jak sobie zerkniemy do zbiorniczka, pływak już jest opadnięty na dole. Cieczy mamy. Czy to widać, czy nie widać na nagraniu, połowa stanu cieczy już będzie sygnalizowała,
że coś należy zweryfikować, coś należy sprawdzić. Dobra, wypuszczę wodę i wezmę się za wlanie płynu, którego już będziemy widzieli, i pokażę, że faktycznie uzupełnienie płynu spowoduje rozłączenie tego. Dobra, biorę się za płyn. I spotykamy się już po chwili. Zbiorniczek mamy opróżniony. Na mierniku, tak jak widzicie, jest 2 ohmy. Pozwolę sobie, żeby było 2 ohmy i sygnalizacja akustyczna. Wtedy będzie łatwiej miernik widać. I widać, jak nie będzie widać, to musicie krzyczeć. A ja biorę się za nalewanie płynu. Będziemy powoli nalewali. Myślę, że płyn będzie widać, bo wody nie było widać. Zobaczymy, przy jakim poziomie. O, tak jak widzicie, bardzo dobrze zostało wszystko pięknie skalibrowane. Już wiecie bardzo dobrze, że płyn w takim przypadku, tak jak jest u mnie, po uzupełnieniu do pełnego stanu następuje rozłączenie kontaktronu, czyli ten magnesik uniósł się do góry. Gdybyście czasem takiego pływaka kupowali, to ten pływak działa w obydwie strony. Możecie sobie zrobić tak, bynajmniej producent zaleca. Osobiście nie sprawdzałem tego, bo nie mam konieczności. Sprawdzałem w opisie. W opisie jest napisane, że po odwróceniu tego magnesu, czyli po odwróceniu tego pływaczka, działa w drugą stronę, czyli zwarty teraz zwarty, a teraz rozwarty. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli słychać wiatr, to przepraszam, to on dmucha, nie ja dmucham. No w każdym bądź razie patencik się sprawdził. Teraz macie pole do manewru, jakie tylko sobie zechcecie. Musicie sobie wprowadzić bynajmniej jeden przewód, chociażby jeden przewód do środka. Jeden z przewodów można sobie spokojnie podłączyć do masy. Zasilanie sobie ściągniecie wewnątrz samochodu, czyli jakiś tam punkcik po zapłonie. Może być dowolny, bo to wiadomo, że działało nie będzie. Dopiero będzie działało w momencie braknięcia, czy braku tego płynu. Także skąd sobie plusa ściągniecie, to plus będzie dowolny. W każdym razie będzie to działało na tej zasadzie, bynajmniej u mnie, że masa będzie podawana do wnętrza pojazdu, czyli nie będę się martwił o to, że gdzieś ten kabelek by się zwarł, przywarł, został gdzieś ściśnięty, dlatego że w nim będzie panowała tylko i wyłącznie masa, która będzie kluczowana przez kontaktronik wbudowany wewnątrz tego pływaczka, czyli tego pływaczka, no dokładnie tak. I tą masę będzie mi po prostu coś tam był w stanie załączyć, na przykład jakąś diodę świecącą, jakiś brzęczyk, piszczyk, cokolwiek, co mnie poinformuje o tym, że spadł poziom płynu do połowy, czyli dotąd. Już wtedy, jeżeli jest połowa płynu, a mieliście cały, no to już wiadomo, że warto skontrolować, zobaczyć, co tam się stało niepokojącego. Bo jak wiecie, jeżeli macie płyn uzupełniony i płynu nie ubywa, silnik nie pobiera płynu, nie wyrzuca, nie ma gdzieś tam wycieków, to ten płyn powinien mieć swój stan. A jeżeli już ta połowa stanu ucieknie, no to znaczy, że coś tam jest nie tak. Mówimy oczywiście o układzie odpowietrzonym, nie o układzie takim, gdzie dolewaliśmy płynu i nagle bach, zabrakło, no bo co? No bo się musiało odpowietrzyć, nie? No tak to właśnie wygląda. I jeszcze jedna rzecz, o której mogę powiedzieć. Ktoś może zapytać, czasem rzucić hasło, że w zbiorniczku będzie zamontowany magnes, który traci właściwości z temperaturą, czyli temperatura dodatnia będzie niszczyła. Natomiast muszę od razu sprostować pewną rzecz taką. Otóż praktycznie rzecz biorąc, w tym zbiorniczku nigdy nie jest ciecz ciepła, gorąca bynajmniej. Ciepła może się zdarzyć tylko w ten czas, gdy tym wężykiem, który jest, to tym wężykiem, który leci sobie do układu między układem zbiorniczka a wlewem paliwa, wlewem płynu, przedostaje się ciecz w jedną czy w drugą stronę. Tylko wtedy może się częściowo gdzieś tam wydostać, ale ten zbiorniczek jest nigdy nieopróżniany, bo on jest jako wyrównawczy zbiorniczek, także w nim praktycznie rzecz biorąc, jeżeli by była temperatura, to będzie tylko letnia, a nigdy gorąca. Więc tutaj magnes, od razu powiem wam, nie straci tych właściwości, nie musicie się co martwić. Tak samo i nie trzeba się martwić o to, że plastik, który jest użyty,
może być na przykład tylko powiedzmy tam do 50 stopni, bo ten zbiorniczek 50 stopni nigdy by nie miał, choć nie znam specyfikacji takiego czegoś, trzeba było sobie teścik zrobić i zobaczyć. W każdym bądź razie widzicie, prostą metodą można sobie zabezpieczyć bardzo poważnie silnik, a jak wiecie bardzo dobrze, problem z wylaniem się wody przez układ, czyli nieszczelność, pęknięty wąż czy inna okoliczność, która spowodowała, że podczas jazdy czy na parkingu gdzieś tam na postoju ciecz wyleciała. No bo słuchajcie, to jest pojazd, składa się z 1000 elementów. Równie dobrze może się okazać, że przyjdzie jakiś gryzoń, przegryzie nam węża, woda wyleci. No i co? My siadamy do samochodu, jedziemy, patrzymy na kontrolkę. Bach, ona pięknie pokazuje temperaturę. Nic bardziej mylnego. Temperaturę pokazuje taką, jaką byśmy chcieli, żeby pokazywała. Ale po testach, jakie sobie porobiłem, wynika, że te 98 stopni non-stop stoi, czy silnik uzyskuje temperaturę 110, czy ona faktycznie będzie poniżej 90, bardzo grubo, bo już testy kiedyś robiliśmy porą taką zimową, to ta temperatura wiecznie stoi na, nie wiem, nie pamiętam już, 95 czy 98, chyba 95 stopni i ona stoi przez cały czas, bez względu na to, co by się nie działo. Także jedziecie samochodem, jeżeli nie oglądaliście filmu, pęka wam wąż, poprzedniego filmu oczywiście, no i nagle wylatuje ciecz, o czym wy nie wiecie, jedziecie sobie, robicie parę kilometrów dalej, po czym skutki macie drastyczne, bo ugotowaliście silnik. A ugotowanie silnika to nie tylko uszkodzenie uszczelki pod głowicą, bo bardzo często, gęsto są jakieś inne powikłania. Tłoki puchną, rysują cylindery, cylindry, no bo w zależności od tego, co tam się może niepokojącego wydarzyć. Praktycznie biorąc, może się okazać, że drobnostką taką, która w skali produkcji samochodu kosztuje kilka złotych, robicie sobie kosztów na ładnych parę tysięcy, paręnaście tysięcy, w zależności od modelu, bo w dzisiejszych samochodach niestety nie ma kontrolki sygnalizującej brak cieczy, a w nowych modelach, jak obserwuję, nawet nie ma wskaźnika temperatury wody, tylko pokazuje zimna ciecz albo wcale, czyli ciepła. No. Czyli jaka jest? Nijaka. No właśnie, trzymajcie się, róbcie sobie eksperymenty. Zapraszam do montażu, zapraszam również do podzielenia się opiniami, co wy o tym sądzicie, jakie mieliście swoje patenty, jak wykonaliście. Oczywiście kanał powstał po to, żeby pomagać, pokazywać jakieś tam porady. Także liczę też na łapeczkę w górę i do zobaczyska w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.